Witajcie blotkowie, kolejny odcinek z gry Five Nights at Freddy's 2. To tak jak poprzedni odcinek, nie wiem ile zrobił wyświetleń, ponieważ kiedy nagrywam ten odcinek, to jeszcze poprzedni odcinek nie wleciał, ale za to wleciał jeszcze poprzedniejszy odcinek i zrobił tyle wyświetleń. No i jest to bardzo mało i nie podoba mi się to. Czyżby wam się znudziła seria Five Nights at Freddy's 2? Mam nadzieję, że się mylę i nadal będziecie oglądać. Zachęcam cię blotko do oglądania, bo się dzieje. Jest naprawdę przeraźliwie straszne i... strasznie i nie wiadomo, czy w następną noc przetrwam. Tak jak dzisiaj kolejny odcineczek, przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu tego odcinka, subskrybowaniu mojego kanału, ponieważ wbijamy 1 000 000 do końca tego roku, na pewno się uda, wierzę w was. Zachęcam też do obejrzenia innych odcineczków z Five Nights at Freddy's 2 i przypominam, że na kanał Paweł Dniuszko wleciał odcinek z kitkami, który jeszcze na pewno nie obejrzeliście, więc jeśli nie obejrzeliście, to obejrzyjcie, bo jest super. Dobra! Dzisiaj prawdopodobnie jest to ostatni odcinek z naszej przygody z dwójką i następny odcinek prawdopodobnie będzie już z FNAF 3. Szósta noc. Dzisiaj zamierzam to zrobić. Ale się rozgadałem, aż mi gardło zaczęło boleć, bo tak długo nie nagrywam odcinków, że już zapomniałem jak to się robi. Ach, kolejny słoneczny dzień. Ale szybko mnie atakują, ja cię kręcę. Nawet nie daję rady wysłuchać tego bałwana. Nawet nie jestem w stanie tego bałwana do końca wysłuchać, bo nie wiem co on kompletnie powiedział, bo się nie mogłem skupić, bo mnie ciągle jakieś bałwany atakowały. Dobra, no szóstą raczej damy radę zrobić, bo znamy mechaniki. Więc mi się wydaje, że raczej nie będzie komplikacji, wystarczy trzymać się ustalonych mechanik i powinno pójść płatko. Jedynie tutaj kwestia taka, że łatwo po prostu popełnić jakiś błąd. Kurwa, ale jestem zajebisty. Hello? Hello? Odejdź, Foxy. Chica podobno ma taką mechanikę, że zdejmuje kamerę od razu. Dobra, bo Bonnie na przykład nie zdejmuje kamery, co nie? Kurwa, tu jedynie jest taka kwestia, że nie mogę się pomylić, co nie? Muszę wszystkie swoje akcje wykonywać, jakby to powiedzieć, perfekcyjnie. Nie wiem, czy przypadkiem też nie ma takiej sytuacji, że mam mniej baterii, bo jakoś tak szybko zeszła. Dobra, tu nikogo nie widzę. A, widzicie? Chica teraz nie zdjęła kamery. Ale byłem przygotowany. Taktyka na szybkie po prostu zakładanie. Dobra, spróbuję jakoś tak oszczędniej na tego Foxy'ego świecić. No i cały czas muszę pamiętać o pozytywce. Kurwa, rozpracowaliśmy chyba tą grę. Tutaj wystarczy mieć dobry refleks i lecimy z tym koksem. Dobry refleks i można to przejść. Kurwa, jesteśmy zajebiści. Dobra, jest chłopiec. Jest i Foxy. Poświećmy na niego, bo się pewnie niecierpliwi, że tak dawno na niego nie świeciliśmy. O, cholipka, było czerwone przez chwilę. Mam nadzieję, że zdążyłem. No, powiem wam, że jak już mechanikę rozpracowało się, to szczerze mówiąc jest dużo prościej. Jak się już mechanikę rozpracowało.
No! Tutaj to wystarczy tylko robić pewną mechanikę. Co nie? Idzie to zrobić. Rozpracowaliśmy to byczki. I nawet po prostu trzeba być cały czas przygotowany na założenie maski. A co jest grane? Co to? Co nie? Idzie to zrobić. Rozpracowaliśmy to byczki. Dobra, okej, okay, no tego się nie spodziewałem. W sensie też nie wiem, czemu na mnie Foxy wyskoczył, bo przecież jakiś Golden Freddy był. Tego jeszcze pierwszy raz coś takiego miałem. Pewnie on ma jakąś... Ja cię kręcę, może nie powinienem zakładać maski, jak wyskoczył na mnie Golden Freddy. Ale żeby zobaczyć, co się wydarzy. Co to było? Totalnie zostałem zaskoczony. Widzieliście to? Ja cię kręcę. Ej, totalnie powiem wam, że myślałem, że nic się tutaj konkretnie nie wydarzy. Ale powiem wam, że totalnie mnie to wyprowadziło z jakiegoś takiego rytmu. Jakoś Foxy strasznie szybko zaatakował, mimo że wydawało mi się, że świeciłem na niego wielokrotnie latarką. To kurczę, i tak mnie zaatakował, co nie? Ciężko trochę czasami wyczuć, ile trzeba na Foxy'ego świecić, żeby jednak nie zaatakował. Jak często. Dobra, Foxy sobie poszedł. Dobra, na razie nic kompletnie się nie dzieje. W sumie jestem ciekaw, czy to gdzieś można zobaczyć ten, ale kurde, nie za bardzo mam jak. Jestem ciekaw, czy gdzieś można było zobaczyć siedzącego Golden Freddy'ego, co nie? Właśnie, o bogowie, chyba zapomniałem o czymś. No i zrąbałem, pomyliłem się. O, przeżyłem, lol. Dobra, teraz zginę, bo zapomniałem tej naładować. Chyba... Tak, zapomniałem o czymś. Zapomniałem o przecież waszej ulubionej serii! Prawdopodobnie już ostatniej z serii, czyli Easter Egg od montażysty! Siemano, no co mam wam powiedzieć? Żaden się nie spodziewał Easter Eggów w środku filmiku. Ja też nie. No ale dobra, zostały mi tylko dwa, tylko tyle znalazłem. Także hop. Golden Freddy, to tego akurat dopiero co widzieliśmy. W tej grze jest po części uznawany za halucynację, chociaż dziwne jest to, że możemy go ustawić w nocy customowej. Pojawia się on właśnie od 6 nocy w losowych momentach, tak jak to widzieliśmy u Bladiego kilka minut temu. Ruch marionetki. Ruch i przemieszczanie się marionetki jest uznawane za halucynację, według teorii mówiącej o tym, że cały FNAF jest snem. Marionetka symbolizuje dziecko, które zostało ugryzione przez Fredbeara. Ogólnie jest tego bardzo dużo, nie do końca chce mi się to czytać, wklejam wam tutaj screena, możecie sobie zastopować. Ode mnie to wszystko. Miłego oglądania. Tak, mam nadzieję, że montażysta wykorzystał już wszystkie easter eggi, jakie są związane z Five Nights at Freddy's 2, bo prawdopodobnie jest to ostatni odcinek z tej serii, więc mam nadzieję, że już dowiedzieliście się o tej grze absolutnie wszystkiego. I oprócz easter eggów na pewno montażysta sprzedał wam jakieś fajne ciekawostki o grze, więc jesteście usatysfakcjonowani. Dobra, no nic, lecimy, jeszcze raz. Szósta noc, spuszyłem się. Ten Golden Freddy mnie rozjuszał strasznie, co nie? Kurde, no rozjuszył mnie strasznie ten Golden Freddy, co nie? Jestem ciekaw, czy można go de facto tu gdzieś zobaczyć? Kurwa, nie wiem. Pierwsze 3 sekundy to jest chyba jedyny moment, żeby tu w ogóle na coś... Żeby na coś spoglądać, bo potem już się tak ostro dzieje, że już to totalnie mija się z celem. Thank you.
Dobra, nic, ładujmy, róbmy według starego planu, bo... Dobra, zobaczmy. Nic się nie dzieje na razie. Foxiego też jakby nie ma. Dobra, nie ma sensu do przyglądać innych kamer, no bo raczej ten... że tak powiem, raczej nic ciekawego nie zobaczymy, ale jestem ciekaw, czy ten Golden Freddy, to mi się też wydaje, że to jest taka bardzo rzadka anomalia. Wiecie co, aż trochę żałuję, że założyłem tą maskę, tylko że ja już odruchowo zakładam maskę. Bo aż do takiego stopnia byłem zaciekawiony tym, że zobaczyłbym, jak ją ma jumpscare'a i czy też crashuje grę. No, potężny jumpscare crashujący grę. Legendy opowiadają o tym jumpscare'ze. Dobra, mamy Foxiego. Foxiego Lamusa. Foxy mnie ostatnio cholera zabił, więc musimy być na niego dosyć. Mimo że intuicja podpowiada mi, żeby na niego napierdzielać w niego latarką jak tylko się da, tak jednak tych baterii nie mamy chyba aż tak dużo. Szkoda, że nie można siedzieć po prostu w tej masce Freddy'ego, co nie? O, kolibka, nie, chyba za późno. Dobra, dobra, dobra. Dobra, pełne skupienie. Już bez żartów. Lecimy z tym, musimy to pokonać. Czasami cika po prostu zdejmuje ze mnie maskę, i, znaczy ten kamery i czasami nie jestem na to przygotowany. Haj! Nie haj, tylko sraj, kurwa. Dobra, to było bardzo niepokojące. To jest bardzo niepokojące, jak taki dźwięk pojawia się podczas patrzenia w kamery. Dobra, raczej powinno być wszystko git, bo byłem bardzo szybki. Tylko ten Foxy mnie strasznie irytuje, bo on wyjątkowo jest uparty. Dobra, poszedł sobie. Tutaj nikogo nie ma. Chwila oddechu możemy wziąć. Chyba jest ten. Jak on się nazywa? Margle? Nie, myślałem, bo myślałem, że słyszałem coś takiego jak Margle. Mangle, Mangle. Jest tylko Foxy skurczybyk. Dobra, szybka reakcja. O, bo oni też mi zdjął kamery, ale tym razem byłem w miarę przygotowany. Teraz też raczej się powinno udać. Muszę pozytywkę załadować, bo mało czasu zostało. I Foxy'ego trochę postraszyć, bo już by się zaraz pewnie na mnie rzucił. Hello. Hello. Dobra, trochę za dużo go poświeciłem, ale lepiej więcej niż mniej, jak to się mówi. Dobra. Dobra, chwila spokoju znowu. Skupienie do założenia maski. W kanałach nikogo nie ma. Dobra, szybka reakcja. Jest i Foxy. Był przynajmniej. Będzie pewnie jakiś bachor. Albo i nie, ta będzie cika. Nawet jeśli jakiś bachor był, to już go nie ma, bo i tak założyłem maskę, bo cika mi wbiła do pokoju. Dobra, jest Foxy. Sio! Mogłem nie zdążyć, nie jestem pewien. Dobra, zdążyłem, ale muszę się pospieszyć. Hi. Hello. Dobra, raczej zdążyłem. Kurde.
O, jakaś scenka jest! To jeszcze nie miałem. Daję jakieś prezenty chyba. Jestem tym takim dziwnym. Tą kukiełką jestem. Cztery prezenty. Give life? O co może chodzić? Dobra, tu coś się pojawiło. Tu się pojawił jakiś czerwony. To są, czyżby to są animatroniki? To jest ten? Jak to się nazywa? To jest Freddy, to jest Foxy? O co tutaj najlepszego chodzi? Dobra, jest ten. Jest niebieski jakiś. Co tu się odwaliło? O bogowie! Jednak chcę tą szóstą noc przejść, co nie? Ale co tu się wydarzyło? W jednym odcinku tyle rzeczy, w poprzednim nic się nie działo. A tutaj Golden Freddy. Jakieś kurde wizje chore. Ej, ale powiem wam, że ta sytuacja to teraz mnie nastała, że był Bonnie. I do tego, że był Bonnie, to jeszcze był Foxy i do tego była jeszcze kukiełka, to było nie do ogarnięcia, powiem wam. Za dużo rzeczy naraz zaczęło mnie atakować, powiem wam, wiecie? Miałem strasznego pecha. Trzy animatroniki zaatakowały mnie praktycznie naraz. Wiecie, wiele rzeczy można zrobić, ale też z jakimś takim tym. Z jakimś takim limitem, co nie? A ten limit w tym przypadku mocno został przekreślony, po ten przeciążony. Najgorsze, że tu jest czarny ekran. Ja nawet nie wiem, czy tam będzie Foxy, czy go nie będzie. Czy jak jest czarny ekran tutaj na przodzie, to ja go odstraszam de facto? Chyba nie, chyba muszę go widzieć, żeby go odstraszać, co nie? Też mi się tak wydaje, bo to byłoby bez sensu. Ktoś napisał, że kilka razy wystarczy, ale kurwa, nie wiem, szczerze mówiąc. Trochę się zawsze boję, że te kilka razy nie wystarczy, ale teraz zadziałało niby. No dobra, musimy po prostu nakręcać tą pozytywkę, no kiedy tylko się da, tak naprawdę. Kurwa, za szybko, ale zjebałem. Co się pomyliłem się. Nie wiem, czy byłem wystarczająco szybki. Chyba byłem. Dobra, skupienie, skupienie, skupienie. Nie wiem, czy na przykład Freddy nie zasłania Foxiego w tym momencie, co nie? On zasłania Foxiego? Chyba zdążyłem. Zaraz mi kukiełka dojdzie. No ale nic się nie wydarzyło, o dziwo. I o dziwo jeszcze żyje. Chyba zdążyłem. Jest Foxy. Refleks, kurde, to jest gra typowa na refleks, powiem wam. Ciężka sprawa z tym refleksem czasami. Ta szósta noc to jest przejebana. Niby człowiek rozpracował system, ale widzicie, głupie błędy popełnia. Do takiego stopnia, że widzicie, co się dzieje.
Może muszę zwiększyć intensywność. Ta najgorzej to jest, mam wrażenie, cika. Ona jest strasznie delikatna i najmniejszy... O, ona najmniejsze opóźnienie to mnie rąbie. Najgorzej, jeżeli właśnie takie combo wleci, co nie? Że kilka animatroników naraz. Jeszcze Foxy tam jest. Rąbaniec, zasraniec, zaatakuje mnie? Dobra, oświetlmy go kilka razy. Jest mangiel chyba. Kurde, hardkorowo jest. Wam powiem. Dobra, było chyba szybko wystarczająco. To jest typowa gra na refleks już. I na to, żeby Foxy cię nie dorwał, jak ładujesz pozytywkę. Wiem, że trochę napierdzielałem w tego Foxy'ego, ale to ze stresu. Dobra, chyba Foxy jak jest Freddy, to Freddy chyba zasłania Foxy'ego i go nie ma de facto. Kurwa. Po robocie chyba. Za dużo się dzieje w pewnym momencie. Ja pierniczę, nie wiem jak to przejść niby. W sensie wydawało się to proste, ale... Kurde, nie wiem. W sensie wydawało się to mega proste i mówię... Kilka zasad, prostych zasad, ale jakby wychodzi na to, że nie kilka prostych zasad. Widzicie, człowiek zakłada tą maskę, patrzy, ale dochodzi czasami do takiej sytuacji, że nie jest w stanie założyć pozytywki, bo jakiś rąbany Boni siedzi. Bo jakiś Boni siedzi, Boni to i siedzi sobie w wentach i co masz zrobić, człowiek? I człowiek nie wie, co robić. Chyba mangiel jest, nie, to był dźwięk po prostu, że mangiel gdzieś jest w pobliżu. Hello! Ta rąbana pozytywka jest najbardziej problematyczna chyba. Ostatecznie powiem wam. Thank you.
Dobra, jeszcze żaden tych starych skurczybyków mnie nie zaatakował. Ale musi być ten pierwszy raz w końcu, co nie? Mangiel za to tu próbuje wbić. Hello? Zaraz mnie coś z jakichś starych skurczybyków zaraz mnie zaatakuje, coś czuję. No właśnie, coś czułem, że teraz się zaraz rozpocznie i zmasowany atak. Kurde, ile ich naraz zaatakowało! Bot, Bonitoj, Mangel! Ojej, nie wiem, czy nie miałem chwilę opóźniony refleks. Chyba pych przykło. Najgorzej ta pozytywka, co nie, żeby ją już ładować do tego. To jest w ogóle dramat. Żeby ją jeszcze ładować przy okazji. Ja ciekawe, ten ochroniarz tu ma przesrane. Przecież on jest zbombardowany milionem, kurde, ich debili, którzy próbują się dobrać do jego biura. No jak nie wiem, co się wydarzyło, ale założyłem po prostu maskę odruchowo. Dobrze idzie? A propos, jest i Foxy. Dawno nie było typiarza. Pełne skupienie. O, Golden Freddy był znowu. Niestety odruchowo założyłem maskę. Zresztą na ten etap to nie wiem, czy chciałbym to zobaczyć, co się wydarzy, bo jest już 5 rano. A ja chcę przetrwać. Ale stres, serce mi bije jak porąbane aktualnie. Chyba jest Mangel. Yes! Daliśmy radę. Daliśmy po prostu radę. Wow, yeah! Woo! Tak, $20 zarobiliśmy. To się nazywa życie.
Freddy's Fazbear is closing. After being open only a few short weeks. No, coś tam się stało. Nie zdążyłem przeczytać, więc może wam to szybko przetłumaczyć montażysta. To tak, i generalnie już jak mam montażysta przetłumaczę, co tam na pewno było napisane. To teraz zostało jeszcze ostatnie rzeczy, czyli Custom Night. Nie wiem, być może teraz już odcinek trwa długo, więc już sobie odpuścimy. Ale myślę, że fajnie będzie jeszcze Custom Night sobie zrobić, więc być może jednak jeszcze jeden odcineczek z Five Nights at Freddy's 2 u mnie się pojawi, a potem lecimy już Five Nights at Freddy's. Cze! Dobra! Elo, elo!